Dzień dobry, witam serdecznie, kolejny odcinek z Among Us. Like, subskrypcja, TV6 i backlink w opisie, polecam serdecznie. Gramy sobie na mapie Mira HQ 2.0. Jakaś nowa Mira. Zobaczmy w takim razie, jak to wygląda pod tabem. To jest ship, platform, deposit, kurde bela. I tutaj jest jakiś zjazd. Jestem survivorem. Dobra, to muszę uważać. O, co jest? O, to są kredyty. Ale śmieszne to wygląda, fajnie, fajnie. Okej. Sama osoba, co robiła nam domę i biego, więc to musi być zajebista mapa. Dobra, popieranko. To jest wersja angielska mapy. Dobra. Oho, grenadier jakiś wleciał. Ajajaj, niedobrze. Poczekajmy tutaj, postójmy chwilę w miejscu. Okej. O, dobra, żyje. Mi się nie stało jeszcze. Shazzy. Okej, przebiegniemy sobie tutaj. Kurde, ale to wygląda mrocznie ta mapa. Coś tutaj jest, jakiś sabotaż. A sabotaż komców tutaj jest. Dobra, zajebiście. Ale mapa wygląda epicko. O, są też te światełka jak... A nie, to nie są światełka, to są... jest przejście do tego, do jakiejś dekontaminacji. Ale zajebista ta mapa. Hello, hello, no. Się Mongo leży. Mongo jako pierwszy. Mega ładnie zrobiona jest. Mongo. Biedna Mongo. Dobra, ogólnie mamy grenadiera, rzucił granat. No był granat przy medicalu, no. Tak, a ciało jest na Central Hallway. Mam wrażenie, że trochę aż przesadzona jest ta mapa. No, tak, taka na 15 osób. Wydaje mi się, że to nie jest AB mimo wszystko. Mi się wydaje, że tam Rufix odbiegał. Tak, no Doran robił. Nie, ja jestem teraz no ja jestem... Ale kiedy w ogóle padł ten kill? Ktoś wie? Jak była bombka. Chyba. Jak był granat? W laboratory. No. Jak był granat, no to ja byłem w medyku i dostałem tym fleszem, ale nie wiem gdzie była Mongo. Ja byłem nad AB. No. A jakie taski robiłeś? Jakie taski robiłem? O kurwa. Na pewno komsy naprawiałem. Wcześniej robiłem pobieranie w medicalach. A poza tym, no to nic nie robiłem. Po prostu stałem na flashu, bo 10 sekund musiałem poczekać. No. A i Shazzy podbiegał. Shazzy podbiegał ode mnie od prawej strony z, chyba storage'a? Nie wiem. Tak, nie, to jakiś... medical na górze. Medical po prostu na górze jest jeszcze takie wejście. No właśnie, ale to... A to nie jest właśnie ze storage'a? Nie się nie idzie? Nie, chyba storage jest wyżej. No, a ty szedłeś chyba z góry, czy tam jest po prostu takie... Tam jest po prostu chyba takie schody i na tym jest chyba jeszcze jedno pomieszczenie. Okej, okej. Ale tam wyżej jest skan, bo się skanowałem. Ja pierdzielę, ale powalona ta mapa. Dobra, ja to skipuję osobiście. Powinniśmy w tą mapę zagrać 15 osób. Ja 13 by wystarczyło, jakby wszyscy przyszli. Nie no, myślę, że 15 jest co najmniej potrzebne. To fajnie, że 2 głosy za nic. Dzięki, dzięki. Ja też dostałem głosy. To miłe, to miłe. Dobra, polećmy sobie szybko do controlsów, zobaczymy co tam ciekawego. Tam, daram, dam. Okej. Mamy strzelanko. Jakiś wirus. Chyba go tu strzelić. Chociaż ja nie muszę robić tak szczerze tych tasków. Dobra. Ktoś wyłączył światła. Albo nie. Nie są światła. Shazzy. Co tutaj jest w ogóle? Idę to sprawdzić. Balkon po prostu. Oho, czy mopsik nie wychodził z wenta tutaj? Nie wiem, dziwne to było. Dobra. Co się tutaj dzieje? Okej. Dobra, jeszcze gdzie nie byłem, jeszcze tutaj nie byłem. Tutaj możemy sobie pójść. Mogę wejść do środku? O, do środka? Dobra, wchodzimy sobie do środka. To też jest jakaś śluza. Ale dojebana ta śluza. Jo pierdziele, ale Mira dojebana. Oła. Mega, mega szczegółowa mapa. To jest tutaj. A, to tak jak było na tamtej drugiej mapie. A, organy. Dobra, tutaj tak, tutaj tak, dobra. Okej, ktoś tu chyba idzie, albo nie? O kurde, rzymskie, no nieźle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dobra, mamy to. Dobra, to tak jak na mapie Doma i Biego było. A część tutaj jest po prostu z Doma i Biego, część tutaj jest z innych map, właśnie Sira. Od kiedy surf ma strzałki? Nie ma strzałek, po prostu mam modyfikator radar. Okej, o ciałko. Witam, hejka. Hello. Nie słyszałeś tam? No czekałem chwilę jeszcze. Ale to dobiegłeś praktycznie od razu ze mną, ja mam wrażenie, że to ty mogłeś tam zapierdolić. Ja biegłem z depozytu i widziałem ciebie, pobiegłem za tobą i za nami ktoś jeszcze biegł. No do dekontaminacji poszła Hume chyba. Nie, tam w hallway C ktoś biegł. To ja biegłem do hallway C. Ja biegłem Shazzy. Tak, Hume biegła obok mnie. Tylko jedną osobę widziałem. No, Hyumi wbiegała do dekontaminacji. Nie, nie, to ja wbiegałam. A, to Mika, dobra, okej, pomyliło mi się. No to Mika może. No to mogłaby być też to Mika. Co robiłaś wcześniej? Mika jest niewinna. Ja robiłam komsy. Ja nie wierzę Darnowi. Ale nie zrobiłaś. Znaczy, jak skończyłem robić komsy, to nie było przy mnie, ale tak, była ze mną na górze. Ja na kamerach, wyszedłem z kamer, jak przestały działać i właśnie spotkałem Mikę, więc... Ale to Ravia leży u góry, tak? Mika nawet tłoma pejtuje. Nie wiem, ja zgłosiłem Madzie, która jest w medyku. Ona na węcie leżała, więc to był taki wędkę. Bo ona komsy naprawiała jeszcze tam. Kurde, bela. A kto był na górze? Na górze był Nondoran, bo ja jak odbiegałem, to Nondoran stał obok. Był AB, był Mopsik, ja była Mikasa. No tak, bo ja też byłem w adminie, ja odbiegałem, pobiegłem zobaczyć sobie na shipa, co się dzieje. Ja wiadomo, ale nie dobiegłem. Jest to kill? Ja nie wiem. Nie wiem. On już trochę leży, dlatego że jak byłem w adminie, widziałem właśnie, że jedna osoba... Tam w ogóle witalce na tej mapie? Witalce w medykalu są. W medykalu? Chyba, nie wiem, no podejrzewam, że mogą tam być. Podejrzewasz, no nie znam. Jeśli będą, to będą medykalu, no proste. Ale na adminie było widać, że to ciało już trochę leży. Ajaj. No niczego się nie dowiemy zbytnio. To jest najgorsze. Nie mam jakiegoś mediuma, ani nic. No, ja to skipuję. O. To easy, kto powiedział easy? Zgadnij. Dziękuję Demon Exen za 7 miesiąc, serduszko dla ciebie, dziękuję bardzo. Mam pewne szanse. Ja, zawsze ja. Dobra, zobaczmy w takim razie, poszukajmy tych witalców i tak dalej. Jakby jak ja jestem survivorem, to mi tam tak bardzo nie zależy. Ale klimatycznie. Dobra, lećmy w takim razie. Co tam, jak tam? W porządku, w porządku. Rano sobie postreamowaliśmy na Kiku. Kamery też są w ogóle. To jest ciekawe. Okej, rzeczywiście tutaj jest wejście takie na górę. Okej. Ciekawe, ciekawe. Oho, Hyumi zginęła. O, a to bardzo podejrzane, bo to bardzo świeży kill. No bardzo szybko, chyba kurde się dokładnie skończył właśnie. Gdzie ten kill? No bardzo prawdopodobne, że od razu jakiś bejcik. Ja chcę powiedzieć, że Nodora bronił tylko Mikę. W dekontaminacji. No, Mika biegała przede mną, Ebi zbiegł tam z góry. Jestem w medyku na górze teraz, no. Ale skąd biegłeś? Skąd biegłem? No z respa, skąd? No, z Central Hallway, prosto do medyka pobiegłem. Nigdzie nie wbiegałem. AB szans i raczej tego nie zrobili, bo nie byli. To jest bardzo krótki cooldown. No nie, no ja mam wrażenie, że Mika wpadła po prostu w pejta, no. Tak mi się też wydaje i Nondoran nie obronił, trzeba pamiętać o tym. Ja wrócę do dekontaminacji. Ja powiem dlaczego uważam, że to nie jest ono dalej. To jest nowa mapa, a ona zrobiła taska idealnie tak jak się robi, w sensie trzyczęściowego taska, gdy poszła... O, pewnie grała wcześniej, no. Ona jest pay to win, ona na pewno wygrała. No, na pewno grała wszystkie mapy przed nami. Wątpię, dlatego uważam, że to nie jest ona. No nie wiem, może trafiła, no, też wiesz. Może trafiła, właśnie, to jest trafiła trzyczęściowego taska? No, ale... Niektóre taski są takie same jak w podstawce, no. Nie wiem, ale w każdym razie w medyku nie znalazłem. Dobra, ja głosuję na Mikę. Nie, też się nie wydaje, żeby to był Rufix. O wow, ja pierdolę, byłem survivalistą, ale to było chujowe. No dobra. No i chuj, no i po grze. No to zajebiście. No kurwa, przecież to było pewne. Ja pierdolę, no i strollowali gierkę. No i chuj, no i po grze. Dobra, zobaczę sobie tak to resztę mapy, chociaż tutaj jest depozyt. Okej, spoko. No i chuj. Dobra, dobra. Nie, niemożliwe, Mika nie żyje. Nie, Rufik zabił. Co? No, Rufik, zaufajcie mi, na 100% Rufik to jest. Nie, no Sazi pierdoli głupoty, jak ja teraz do dekontaminacji biegam. Ja jestem na adminie, a Nondoran zbiegł sobie właśnie do containment arena. Nie, bo zostało mało osób. Rufik. No, albo Sazi przy przycisku zajebał. No przecież... Nondoran mi przed sekundą widział. W poprzedniej rundzie, jak biegałem do Central Hallway z prawej strony, to Shazis biegał z lewej, a ciało było w dekontaminacji. Tam są jakieś wędy? Dobra, sprzedam się z roli. Jestem spajem, ciało jest w dekontaminacji i złoty był obok tego. Nie? Co? Jak nie? Nie ma w dekontaminacji, jestem w Hallwayu już. Ciało jest w dekontaminacji i był tam przed chwilą fioletowy i złoty. I teraz został tylko złoty. Mika padła w dekontaminacji i ty nie jesteś przy żadnym tym, tylko jesteś w dekontaminacji też. I Moshazy. Jestem już w hallway, a zebrałem do portalu. Mopsik jest z Rufiksem. To byłoby już po grze, jakbyśmy byli razem. No to teraz będziesz miał po grze, ja nie wiem czemu... Zabiają mnie. Proste info, jeszcze sprzedałem się z roli, sprzedałem dokładnie gdzie pod killa i tak nie wystarczająco. Na kogo zagłosowałeś? Na Rufiksa. Niepewnie. Mopsik, na kogo zagłosowałeś? Na Shaziego. I Rufix też na mnie, więc jak jesteś swaperem, to ze swapu i wygramy, a jak nie, no to przegrana jest. Na Shaziego zagłosować? Kusząca opcja. Łatwo, Rufix. To kusząca opcja, powiem. Brawo, brawo. Na mnie to zawsze chętnie zagłosujesz. Ja bym jakimś partnerem. I tak, zjebałeś Nondoram, bo ona była traitorem. Ja no, już chciałem samo walnąć te 4-sekundowe, ale akurat kliknęliście mita, no. W ogóle, tak mnie jako pierwszy, jako impostor. Dziwiście, kurde, odpalam flesza i nagle wpierdala się we mnie Rufix, no. No, nie. Rufix zabijał tylko impostorów. No nie, no. Rufix tak lubi, no co, no. Wykrywacz chodzi z takim radarem. No i to działa ci quick? Ej, ty miałeś jakąś tarczę czy coś, bo ja ci nie mogę. No tak, no byłem survivalistą, no przecież kurde mówiłem. Tak. Co się dzieje, quick? No to wyjaśnij mi jeszcze raz szybko, jak mam kurwa wszystko. Oła. Dobra, lecimy, kolejna runda w takim razie. Jestem swaperem tym razem i jestem... Mam torcza modyfikator, dobra, w porządku. Zjeżdżamy sobie tutaj i lecimy do depozytu. Depozyt, pierwszy task jaki mamy. Więc polećmy sobie tutaj, gramy sobie teraz 11 osób, bo niestety jeszcze Kinga wyrzuciło, bo źle zainstalowała. A cóż, zdarza się najlepszym, jak to się mówi. No i co, ruszamy sobie, zróbmy tutaj kabelki na szybko. Klasyczek, kurde, lecimy do laboratorium. Oho! A nie, myślałem, że Madzio tutaj umiera właśnie 8. Madzio umiera 8. Dobra, ale na szczęście nie. Wbijamy sobie w takim razie tutaj dekontaminacji. Zobaczmy co tutaj w reaktorze. To jest jakiś portal w ogóle. Dobra. Lecimy tutaj. 6, 7, 8, 9, 10. Ktoś włączył ten sabotaż? Nie, myślałem, że ktoś włączył ten sabotaż 4-sekundowy. Madzia żyje 8 sekund. Dobra. Trzeba pozbierać jakieś dokumenty i gdzieś powkładać. Tutaj trzeba powkładać. Okej. Ogarniemy to na szybko. Mika z Quickiem cały czas tutaj biega. Dobra, w porządku. Chowamy kolejne dane. Bierzemy kolejne dokumenty. Okej, wszystkie szafeczki są tutaj, więc git. Dobra, zbierzmy jeszcze jedno. No i dobra, ogarnijmy. No Dorodak przy mnie pobiegał. Dobra, mopsik tutaj jeszcze jest. To wybiegamy sobie w takim razie stąd. I zwika. Macie żyje sekund 8. Lecimy sobie w takim razie do ofisa. Zobaczymy jakie tutaj taski mamy. Oj! Aj, aż dużo się gdzieś nacisnąłem. Rawia, Warlock zajebała właśnie Siamonga i Kurwika naraz. No ładnie. Madzia, kot jaki ci safe? No właśnie, nie możesz puszczać myszki, nie możesz puszczać myszki. Naprawdę. Musisz trzymać cały czas przycisk. No dobra, wyjebmy Rawię. Oprzyk Dondoran, Yumi tego nie zrobili. Madzia, kot jest czysta, bo też się pierdolę z tym sejfem. Wiesz co, Abi? Ja cię nie widziałam, więc musisz być też zły, ale... No, nie widziałaś mnie, jak dosłownie zapierdalałaś osoby. Czekajcie, też zły. To brzmi trochę jak Egze, no. Absolutnie. Powiem ci... Aha, no nie widziałaś mnie. Praktycznie na mnie zajebałaś... Praktycznie na mnie zajebałaś Amonga i Kurwika naraz. Ale... Jak ktoś jest w ogóle vigilantem, to może strzelić tego, Warlocka. Nie, nie strzelajcie. Strzelaj. Strzelajcie i biegną Excel. Zresztą to jest 100%, no przecież zajebała dwie osoby naraz, no. Nieprawda, wszystko widziałem na kamerach, to AB. Ja pół godziny sejfem kręciłem. Może to jakiś super drugi kolor? Nie. No ona się przyznała, no. Ja się przyznałam, tak. Nie było to double kill, ale... Strzelaj. No właśnie, bo zastanawiam się, czy strzelisz swojego GA, czy nie. Ale szczerze, idziesz ze mną. O, wow, ale hamuwa. Najgorzej. Rabia do wora, plus jeden. Tak przynajmniej możesz wygrać ze mną. Jest szansa. Mam nadzieję, że to nie jest copyright, bo jeśli jest copyright, to trochę przypał. To będę musiał, nie wiem. Nagrywam to na jednej ścieżce, to trochę przypał. Co mam robić ciekawszego, no? Nie wiem. Dobra, kręcimy. To głównie youtuberzy streamują i streamerzy. Te mapki dodatkowe, więc myślę, że raczej copyrightów nikt by tutaj nie wrzucał. To by było trochę bez sensu. Dobra, zrobione. By trochę mijało się z celem, prawda? Dobra, biegniemy sobie tutaj do kamer. Dobra, wejdźmy sobie tutaj do środka i zobaczmy te kamery. Ale ogólnie wiecie, to ja oddam impostora chętnie. O, ciałko. Gdzie to jest w ogóle? To jest chyba w tym. Kurde, nie mam pojęcia gdzie to jest. Zobaczę może na tym. Nie mogę sprawdzić admina? Nie mogę sprawdzić admina. A tutaj jest. O kurde, no tak przecież ja kolorów nie widzę. Znaczy gdzie było to ciało, kurde? Bo ja się zastanawiałem, gdzie jest to miejsce, które pokazuje na tym, na kamerze. Mika, to jest bardzo stare ciało. Jakie miejsce? No gdzie jest to ciało, Miki? To ciało jest w medicalu. Medicalu? A nie, to nie o to mi ciało chodziło. Myślałem, że to ciało. A nie, to Shaziego chyba było ciało. No kwestia, że to jest w jakimś pomieszczeniu, gdzie na środku pływa jakiś jakiś potężny potwór. Co? A czekaj. To jest chyba containment area, albo w tym laboratorium to było. Nie wiem dokładnie, bo jeszcze w tym containment area na... Skąd? Nie byłem. Z dołu. Tam z okolicy Medbeja chyba, no nie? Gdzie odbiegałam? Ja tam dopiero zeszłam. Kto tam odbiegał? Nie pamiętam. Nie. Ja jestem na adminie cały czas i przy kamerach. Tak, Ebi tego nie zabił na pewno i Mopsik też nie. No tak, też Nandoran tego nie zabił. Czyli co? Czyli Madzia albo Hiumi? Tak, no ja dopiero tam zeszłam. Nie. Madzia, co robiłaś w tej rundzie? Kurwa, zrobiłam kurwa ten jebany safe. A gdzie jest ten safe? Store nad medicalem. Blisko, fakt, ale pobiegłam prosto do tego. No dobra, ja szczerze wierzę, ja bym wyrzucił Hiumi w tym momencie. No, dobra, ja sobie też wyrzuciłam. Dobra, no i proste. Można kogoś ustawić, żebym nie była impostorem? Bo nie. Nie. Wiesz co? Ja już się 2 razy dostałam, ja już nie chcę. Popsułano. Wyłączamy tę muzykę, koniec tego dobrego. No nie, no i włączyła z powrotem. Dobra, lećmy tutaj. Zobaczmy tą areę, bo to w sumie może być tutaj. Dobra, zamknięte drzwiczki, zobaczmy. O, Hunter Sandon wybiegł. No to tutaj było ciało. Czyli w takim razie jeszcze drugim impostorem jest ktoś, kto był tutaj, czyli Nandoran albo Mopsik. Ojajaj. Yumi, żeby ciebie coś trafiło. Ale wiesz co, ja naprawdę nie widziałam. A kto był w ogóle tym? A, Nandoran był Pestilence'em, no tak myślałem, że... Tak już przed samym końcem tak mówię. No jeśli ja ciało było w tym pomieszczeniu, w takim razie musi być albo Nandoran, albo Mopsik, no i po grze. No, ja nie zabiłem. Bo ja to ja nie wiem kto tam zabił na górze. Nasze duo nic nie zabiło. Teraz poczekajmy, niech się Kince mapa pobierze. Mam 99%. Dobra, jazda, lecimy w takim razie. Tym razem Undertaker. Znam dobre miejsce, do którego można wyrzucać ludzi. Do depozytu można wrzucać osoby. Tego nie wiem jak robić, to tutaj nie idziemy. Dobra, ja bym to zrobił tak rzeczywiście. Przebiegnijmy sobie tutaj. Polecimy sobie tutaj. To jest pobieranko jakieś, czy coś innego. Reaktora nie włączamy. Komsy wyłączmy. Dobra, zajebiście. Yumi. Ktoś tutaj został. Kurwa, dużo osób zostało strasznie. Ja nie wiem o co tu chodzi, że tak tyle osób tutaj zostało, co oni wszyscy tutaj tak się trzymają. No i oni wszyscy tam biegną, szazy zrawieją, nie ma szans, że tutaj coś zrobimy. Dobra. I się w takim razie gdzieś tutaj. Jest ten save walony. Gdzie bym chciał kogoś wrzucić? To jest dobre pytanie. Madzia kot 8. To jest ciekawe miejsce w ogóle, żeby kogoś jebnąć, ale to później. Wszystkich zgromadzonych. Witam. Grup jest nad kafeterią, dosłownie nad kafeterią. Nad kafeterium. Tak, nie jest to Ravia, nie jest to Rufix, nie jest to Ape. Nie jest to też Madzia, chyba że się zwentowała. Nie jestem to ja, bo ja się skanowałem. A ty gdzie się skanowałeś, jak jestem teraz w medyku? Kurwa, nie teraz się skanowałem. Kiedy ja się skanowałem, Kinia, to co jeszcze tam, nie wiem, czy jakiś Nandoran latał chyba wokół nas. Początek, środek rundy, nie wiem ile to było temu. Dobra. Nie widziałem nawet co to jest bardzo szybki, to jest podejrzane. Ja sobie poszłam pytanie. Się quick skanował. Czemu jak zrobiłeś pobieranie, to nie pobiegłeś na górę, żeby... No bo jednego taska jeszcze nie zrobiłem na tym, na dropshipie, na platformie. A jakiego? No tego, którego ty robiłeś. No tylko, że ja robiłem paliwko i to było moje drugie paliwko. No dobra, ale tam był task obok. No czyli nie tego co ja robiłem. No dobra, to myślałem, że to jest ten sam task. Kłamiesz! Jaki to był dokładnie? One AB sus, no oczywiście. No tak, bo co, bo robię taski? Nie AB tym razem, zostawcie tego IB'ego. Klasyczek. Zostaje nam Mopsik, Mika i Madzia kot. Ja zrobiłem komsy, bo jestem wyczyszczona, halo, przepraszam bardzo. Ja siedziałam przy portalu. No ja mówię, no Madzia raczej nie zabiła, no chyba, że się zwentowała, no. Aha, no tak, impostor czyści impostora, prosto. Dokładnie. No tak, tak. Szazy, jak ty przez nią broniłeś Ibiego. Nie no dobra, Ibi jest czysty, z tego killa przynajmniej. No to super, dzięki. Wypadałoby kogoś wyrzucić. Moją prędkość... Ja wiem, co powinniśmy kogoś wyrzucić, tak jest tyle osób. Ja może użyję mojego koła. Nie chcę, żebyśmy... Nie chcę, żebyśmy Macie Kot wyrzucili. Nie, dobra, to ja głosuję na Macie Kot. No ja też, spoko. Ja głosuję na GBN. Macie głos 8. Nie, no ja pierdolę, naprawdę. No ja pierdolę, ale po co? Ja zagłosowałem, żeby udowodnić, że jestem dobry. Ja pierdolę. Ja zagłosowałem na Madzie, żeby ci pokazać, że twój blef na mnie nie działa. Ja pierdolę. Takie blefy? To za gówno, nie mogę. Dobra, steroidki robimy. No nie wytrzymam, wow. Że ją tak wyjebali. Włączmy komsy. Okej, robione, asteroidki. W porządku, biegnijmy sobie stąd. Ja ją kogoś zajebał i przeciągnął właśnie tutaj na górę. To jest zajebiste miejsce, żeby kogoś przeciągnąć i zamknąć. Zamknąć i się zwentować. O, Mika. O kurwa mać! Ja nic nie wiem. Pierdalam. Nie ma mnie. O, dzień dobry. Witam. Yumi, chyba to była Yumi, bo to było różowe ciało, ale chyba Yumi. Leży tak. W storze nad medykiem. Dobra, to ja jestem Kinga i Mopsik, jesteśmy na górze teraz. I ktoś jeszcze chyba. Ja jeszcze byłem. No, Doran biegł gdzieś ze mną od strony kafeterii, więc raczej nie on. I biegł do jak ja? Ja mam pytanie, Mopsik, do ciebie. Czemu ty mnie straszysz? Ja nie straszę, ja sobie po prostu biegam, szukam, wiecie... A Mopsik, kto to był wyszedł z tego containment area? Ej, a mam takie pytanie. Ja tam widziałem Diego w środku? Przecież ja robiłem biegam, asteroidki. Ofiar. Kiedy? Ale no, no w kontrolsach, no to przecież ja tam byłem. No, to czemu on mówi, że ciebie widział w containment area? On mnie widział w containment area? No widziałem tam czerwony skin. No Kinia, co się stało? To co gadasz w ogóle? Ty przypadkiem nie biegałeś z Tom, Mikasą? Szazzy, ja ty gdzie jesteś? Nie. Ja byłem pod tym, bo robiłem... No, nie robiłem takich cieni. No tak biegłam kawałek śmigłem. Jakie kręcenie tym? Czekaj, bo... Nie wiem, tam kręcenie tym przyciskiem, nie wiem czy to komsy się nie odpaliło. Kręcenie śmigłem, no rozumiemy. Dobra, skończcie się między sobą napierdalać, każdy wiesz, że jest impostorem maybe. Dobra, dalej. Ja pierdolę, co ty gadasz w ogóle? No. Gdzie to ciało dokładnie było? Gdzie to ciało jeszcze było? W storze. W storze. Ja pierdolę. Rufix raczej robił taski, bo to tak wygląda jakby robił te taski, to... Przecież kurwa, no była przy mnie wtedy Ravia, był przy mnie... No nie wiem, tam 3 osoby chyba jakieś na dole były. No ja i Mopsik. W sensie ja robiłem kontrolsy i cię nie widziałem. W sensie jakby zawsze to jak ty mnie nie widziałeś? Przecież byłem tam, kurwa, przecież Ravia praktycznie obok mnie stała. Przecież Ravia, jak to nie potwierdzi, to ja nie wiem. Ravia potwierdza się. Ale kiedy, gdzie? No, nie wiem, z 10 sekund temu dosłownie. Ale gdzie? No na kontrolsach. No to na kontrolsach, byłaś w kontrolsach. No to przecież ja tam stałem długo, przecież tam są asteroidki, które się robi długo, no. Ale 10 sekund temu to ja tam stałem i robiłem asteroidki. Rufix to robił, nie dobra, AB jednak jest impostorem. Ja pierdolę, nie mogę. Ale ty wyszedłeś przed głosem. No wyszedłem na balkon. Czemu wszyscy zagłosowali? Na balkonie to ja byłam. No dobra, ale po prawej stronie balkonu, musiałaś być po lewej. Ja pierdolę, no nieprawda i chuj no. Jeszcze Madzia sforsowana tak bez powody, nie? Madzia sforsowana 8. A Madzia była glitchem w ogóle, ja pierdolę. Karma. Ale to Quick chciał przecież. A nie ja. No ale ja pierdolę, Mopsik jeszcze tak zajebiście szybki. No jak się tam wpierdoli po prostu, ale smutny kotek tam był. Ja pierdolę, no że akurat Mopsik się trafił, który zapierdala akurat 300 na godzinę, no. Przebiega pół mapy w 3 sekundy. No tragedia akurat się trafiła, tragedia. Skąd miałem wiedzieć, widzowie? Skąd miałem wiedzieć, że akurat się wpierdoli Jester? No trzeciego. Może wyłączę Huntera. Ciężko grać na tej mapie jako impostor ogólnie? Da się jako impostor grać. W sensie jak my nie ogarniamy tej mapy, to da się jako impostor. Twój quick. To był twój skill. A nie, dobra, tam ty stoczek ten... No, ale super runda! Jest, no to chodzi mi, że dwa ciała są. Nie wiem, gdzie jest jedno, ale wiem, że to leży pewnie już pół minuty. Coś. No nie, źle. Aha. A gdzie jest kill? Gdzie jest kill w containment area? Czyli ja byłem na kamerkach, patrzyłem kamerki, przeskakiwałem, widziałem, że ktoś... No kurwa. Mopsik wychodził z pipeline'ów tam i... Tak, po prostu pobiegłem na górę i zobaczyłem ciało. Takim wypadku ani Quick, ani Mopsik to nie są. Ogólnie to no, prosta sprawa. Nie ufałbym na słowo temu, bo jakby Mopsik z Raviają gdzieś z tamtych stron biegli, a Ravia cały czas biega z Mopsikiem, nie wiem czy nie jest jego. Ale zostawiliśmy tam Mondrana jeszcze. W tamtym momencie, kiedy tam... To mógł być po prostu wenty jakiś, kill, ja nie wiem. Nie wiem, gdzie tu są wenty jakieś. Wenty są ode mnie. A ty gdzie byłaś? Ja teraz niedawno byłam w storze, bo widziałam, że tam byłeś i zobaczyłam tam kwiatka i myślałam, że to był twój kill. Ale jednak nie, bo sobie przypomniałam, że to było z poprzedniej rundy i biegłam teraz na dół, tam do pipelines teraz, bo po prostu no, szukałam, myślałam, że przyniosłeś ciało albo zjadłeś. Kurczę, no nie wiem, to albo jest self-report, albo Mopsik, którego lojerem jest Ravia. Lub Ravia, którego lojerem... Na pewno jeden z nich jest lojerem, to na pewno. Czekaj, mogą być loversami po prostu. O, widzisz, czy to jest możliwości? Albo możemy być po prostu niewinni i możesz nas oskarżać bez powodu. Znaczy, wiesz, ja mogę ci powiedzieć moją rolę, ale nie chciałabym zostać zestrzelona. I wtedy potwierdziłabym prawdopodobnie i ciebie, i Mopsika za tego killa. I jeszcze może Kingę, ale może swentowała, więc nie chcę jej potwierdzić. No nie, no mi się wydaje, że najbliżej tego wszystkiego jest self-report, ale jak uważacie? Nie self-reportowałbym po prostu. Bejcik. No cóż, koniec gry. Mogli bardziej plątać. Mogli się bardziej to poplątać, kurde. 5 osób, 2 Jesterów, mogli się to tak poplątać. No bo 2 Jesterów, no. O kurwa. Ale idealnie quick, że bejcik zgadłeś na koniec. Perfekt. Ale kurwa, ja tam zabijam Mikę na górze i Mopsik kurwa na fleszów biega i tak, aha. Biegnie dalej w ogóle, ja idę do Wenta, zwentowałem się i siedzę w Wencie. Jak ja chcę być wrócony. A jeszcze chyba Mika miała aftermatcha, ja podniosłem ciało automatycznie jako Undertaker. No. I od razu wyrzucę takie, to nie moje, to nie moje. Zgłosić i poczekać, to Ejpi powie. To było oskarżeń tak naprawdę. Mogłeś zgłosić po prostu. Kończymy odcinek. Elo.